Witajcie w Wiedźminie 3. Dzisiaj pokażę wam złe zakończenie w tej grze. No i na początek będziemy mieli retrospekcję tych złych wyborów. No i zobaczycie wszystkie scenki. Także ja wam to umieszczę gdzieś tutaj w adnotacji, te wszystkie złe wybory. A na razie oglądajmy, później je spokojnie omówimy. Geralt, szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Myślisz, że ci oszczędzę? Myślę, że nie zaatakujesz bezbronnego. Nie byłbym tego taki pewien. Jestem w bardzo, ale to bardzo złym humorze. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? A Valach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Nie musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim. A wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko Wiedźminem. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Ciri, zabraniam ci. Znasz mnie. Niczego tak nie lubię jak łamania zakazów. Łamiesz teraz coś więcej niż zakaz. Przepraszam. Oj, to się źle skończy, naprawdę. No i teraz zobaczymy te scenki. Ja wam je rozpiszę tak jak w poprzednich zakończeniach, ale trochę sobie jeszcze powiemy później o tym.
No jak widzieliście te 5 scenek, to początek to był... To było pojechanie do cesarza, tak? Pierwsza scenka to było to i musimy tam odebrać nagrodę za Ciri. To jest naprawdę już hardkorowe. Później musimy pić po śmierci Wesemira. Co tam jeszcze było? Aha, nie możemy niszczyć laboratorium, tak? I nie możemy iść na ten grób Skiala. To są już 4. No i później idziemy z Ciri razem na spotkanie z Lożą. To jest 5 scenka, także mieliście wszystkie tutaj złe wybory pokazane. No i naprawdę, naprawdę to się skończy tragicznie, no ale zobaczymy. Jeszcze tu trochę będzie rozgrywki. No, mamy Velen, Ziemia Niczyja. Tydzień później. No, za wesoło to tu nie jest. Coś się kończy, coś się zaczyna. Porozmawiaj z wilkołakiem. Kim jesteś? Wiesz, kim jestem. I po co tu jestem? Nie musisz. Nie jestem zagrożeniem. Głoduję, bagna są zatrute, nie poluję już na ludzi. Wiedźma cię przyzwała. W snach. Kiedyś śniłem wilcze sny, teraz tylko głód i ból, krew. Gdzie ona jest? Gdzieś na bagnach. Nie ma innego wyjścia. O kurde, to nie ma. Nie ma. Ilu ludzi zabiłeś? Ilu jeszcze zabijesz? Nie wiem. Czasem nie ma wyjścia, a paskudny czas nastał. Paskudny. Ostatnie życzenie? Mów. Niedaleko stąd jest wilcza jama. Znajdziesz ją po drodze. W jamie są szczenięta. Wynieś je z bagien. Czemu? Tu nie przeżyją. Albo zmienią się w coś złego. Postaram się. Co ci zrobiła, wiedźma? Ukradła mojej córce medalion. Dam ci radę. Wiedźma będzie walczyć jak zaszczuty rosomak. Może okaleczyć, zabić nawet. Po co ryzykować? Kup dziewczynie nowy wisior. Czas leczy rany, przejdzie jej smutek. Nie przejdzie. Moja córka nie żyje. Jo. No tu jest straszne to zakończenie. Jeszcze mam z tobą walczyć? Serio? Pokonaj myśliwych. Zabij ostatnią wiedźmę, ale miazga tu jest. Zobaczmy, gdzie są ci... Tu są myśliwi, nie? Kurde, takiego zakończenia bym nie chciał mieć za pierwszym przejściem. Czego tu szukacie? Wadera polowała w okolicy od kilku dni. Zabiła krowę i zraniła człowieka. Myśmy żelaza rozstawili. Złapała się, głupia. Poczekamy, aż się zmęczy i popatrzymy sobie, jak walczy z psami. Co z twoim uchem? A co ma być? Nie twój zasrany interes. Wiedźmy.
Gdzie wiedźma? Odejdź! Precz! Wynoś się z naszej ziemi! Jeszcze nie. Niebawem, ale najpierw wiedźma. Sam jesteś. Nas 10 i psy mamy. Chcesz skończyć jak ta Wadera? Jedziemy hardkorowo. Żywcem skórę ci zdejmiemy, przybłędo! O kurde. Ci, ale będą schodzić. Drugi poziom. Na hita wszyscy. Ja cię kręcę. Już rzeźnia naprawdę. Jeszcze muszę ludzi zabijać. No to idziemy na wiedźmę jeszcze. Utopiec, a tam utopiec. Pieprzaj. A jeszcze mam zepsuty ten? Dawaj. Tutaj w tej chatce, nie? Cierpliwości, siostry! Czuję, że nadchodzi. Dostaniecie jego duszę. Dostaniecie jego ból, jego lodowate cierpienie i najecie się nim. Już niedługo, siostry! Już niedługo! Byłaś. Czuję twój ból. Widzę strach. Rozejrzyj się. Czujesz ich nienawiść? Zabijałeś ich braci za garść srebrników. Chcą twojego cierpienia, a ty już nie jesteś groźny. Wróżby nie kłamią. Nie przeżyjesz tej walki. Jaskółka nie żyje. Został zamarznięty trupek w lodowej pustce. A ty się boisz. Czujesz strach. Kłamiesz. Ja już nic nie czuję. To co, walczymy? Cierpisz. Rzeźnia. Czuję to. Znam smak oddechu samobójcy. Wróżby nie kłamią. 24. Mała kurewka przeklęta krew zabiła moje siostry. Zostałam sama. Miniesz. Przez siebie. Co śmierci, wiedźminie? Chcesz przestać cierpieć? Tu. No. Poszło. Thank you.
Jaki hardcore. Naprawdę straszne zakończenie. No ale musiałem je pokazać jako trzecie. No cóż, teraz zobaczmy jeszcze scenki. W trzeciej wojnie z Nilfgaardem stanęli przeciw sobie dwaj wielcy stratezy. Radovid V Srogi i Emhyr Far Emrys. Każdy wydawał się niepokonany, lecz obaj ponieśli porażkę. Najeźdźca z południa został odparty w polu, hegemon północy zaś skrytobójczo zamordowany. Władzę nad zwycięską Redanią przejął człowiek, który dotąd skrywał się w cieniu. Sigismund Dijkstra. Po objęciu urzędu kanclerza, Dijkstra przystąpił do sprawowania rządów nad zwycięską północą z właściwym sobie cynizmem i bezwzględnością. Dijkstra wiedział, że jeśli chce pokoju, musi szykować się do wojny i wzorem Nilfgaardu wzmocnić swe włości poprzez szeroko zakrojony program osadnictwa i zakładania manufaktur. Wszystko to dla dobra poddanych, choć wbrew ich woli. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Emhyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły go z nimbu nieomylności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Choć wojna na kontynencie już się zakończyła, Hjalmar nie złożył broni. Młody król poprzysiągł, że każdej wiosny będzie łupił brzegi znienawidzonego cesarstwa Nilfgaardu i zamierzał dotrzymać słowa, choćby miał przy tym utopić własny naród we krwi. A Ciri? Ciężko powiedzieć. Nie widziano jej od czasu wydarzeń na Undvik. Ja. No to było najgorsze zakończenie. Jak widzieliście, zmieniłem tutaj wybór w pierwszej scence. I teraz wygrał Dijkstra, także to mnie ciekawiło najbardziej. No i dobrze. To było ostatnie trzecie zakończenie. Najgorsze. Napiszcie w komentarzu, jakie wy mieliście przy pierwszym przejściu. To jest bardzo ciekawe. Ja oczywiście miałem to najlepsze, ale teraz wam pokazuję trzecią opcję. Także to będzie na tyle z tych trzech zakończeń. Ja wam jeszcze przedstawię je w osobnym filmie. Takie urywki tych wszystkich trzech zakończeń. I jeszcze pokażę te wszystkie scenki, które mieliśmy na koniec. Także tam będzie mnóstwo wyborów. Chyba 14 scenek jest różnych do odkrycia. Także to będzie może jutro, może pojutrze na kanale. No i to będzie na tyle z Wiedźmina 3 z głównej fabuły. Jeszcze będą zadania poboczne. Będą zlecenia na potwory i będzie ten turniej Gwinta, także to nie koniec, jeszcze Wiedźmina, także będziemy sobie jeszcze trochę grać w tą grę. No i dziękuję wam za oglądanie tego zakończenia, napiszcie w komentarzu, jakie mieliście swoje. No i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie ocenę tej gry w komentarzu. Także ja wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!